Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Majaki. Kontynuujemy naszą przygodę z The Last of Us. W ostatnim odcinku poszukiwaliśmy Robertsa, jednego z tutejszych mafiozów, że tak się wyrażę. I spotkaliśmy przywódcę świetlików, nie pamiętam jak się nazywa ta babeczka. Ta czarnuszka tutaj, której obiecaliśmy pomóc, nie? Zaraz zobaczymy, na czym nasza pomoc ma polegać. Wszystkiego się dowiemy. Tak. Stop. Nie ma tu nic ciekawego. O, coś wyjebało w powietrze. Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Tak. Czemu akurat teraz? Widać, laska jest ranna. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojsko nie stanowi. I ma spory problem. Znaleźli wam za skórę. No cześć. Próbujemy się bronić. O proszę! Sprytnie. Tak, 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 tak. To właśnie jest wszystko przydatne. Każda jedna pierdoła, nawet dworek na śmieci w tej grze, może uratować nam kiedyś życie. Joel, pomóż mi. 5 złotych poproszę. Hej, jak ci? Przeżyję. Skręcę. Nic tu nie ma ciekawego. Dobra, chodźmy dalej. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. Taki jest Joel, sprytny. Sprytny spryciarz, którego policja nie widzi. Dobra. Czy tam nie ma nikogo? Nie ma. Gita. O kurwa. Zobaczcie, jak pięknie. Pomieszczenie. Zdejmę tego. Nie ma nic tu fajowego. Patrz, laska szybciej od ciebie udusiła. Jesteś słaby. Bardzo słaby. Tak, gdzie jest Jaś? Tam nic nie widzę. O! I to jest właśnie to, co Kubusie lubią najbardziej. Free itemy! Przecież mam cegłę. Ej, ej, ej! Po cichu! Gdzie ty poszłaś? Jeszcze tylko tajniakiem jakim obczaję w pobliżu ziomala. Dobra. Przykro mi kolego, ale jesteś wpisany na straty. Niestety nie przewidujemy dla ciebie żadnej litości. Dziękuję, dobranoc. Już wszyscy? Tam są jeszcze tęczowi przyjaciele. Ej, kolego! Czy mógłbyś zostawić mojego tęczowego kolegę w święty? O, ty draniu. Mógłbym ci teraz rozpierdolić głowę jednym celnym headdickiem. Ale nie zrobię tego. Ponieważ mieliśmy to zrobić cichaczem. A cichaczem? To znaczy po cichu. Właśnie tak. I patrz co robię. Cyk i dusimy panowie, dusimy kolegę. Dziękuję, dobranoc. Kolejny przyjaciel tęczy. Ogląda świat. Zatęcz. Tak. Jesteś po prostu pionkiem w tej grze, wiesz?
Nie liczysz się. Gdzie jest Jaś? O, boom, headshot, dziwko! Ale cię skosiłem. To było piękne. Dobrze. Gdzie idziemy, Marlin? To jest świetna blokada. Tędy. Na pewno tego nie otworzą. Już niedaleko. A co mamy w magicznej skrzyni? Jedno wielkie gunwo! Ale dam radę. Exit! Tu powinien być checkpoint. Mówiłem. Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Szmuglować. O! Bóg dał, Bóg wziął. Dobra. Wchodźmy do tej kuchni i bez zbędnego... No. Joel, pomóż mi. Zobaczmy, co będzie się ciekawe działo. Chodź tu, wstawaj. Odpierw się od niej! Puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej, chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie podoba Gówno, się. Nie zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Pieseł! Będzie dobrze. Tam jest! A teraz idź. Dobra, wracamy z powrotem do gry. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Najlepsze w tej grze to są teksty tej małej dziewczynki. Sami zobaczycie, jak 14-latka potrafi się wyrażać do starszych osób. Toż to kurwa nienormalne! Wow. Słyszałam strzały, ale... Co się stało? Świetliki. Światło nadziei. Świeci nad wami. A właściwie to zgasło. Jak to mówią... O, shit! A nie widzę mnie. Tempekuję. Dobra. Tędy. My pewnie musimy wejść tak! Całe życie w dół! Czemu w takich grach zawsze trzeba schodzić w dół? Chodź. Na szczęście z powrotem wychodzimy do góry. O. Uwaga! Pomaganie osobom poszukującym śmierci. Nie narażaj się niepotrzebnie. Natychmiast zgłaszaj podejrzane zdarzenia. Sama jesteś podejrzanym zdarzeniem.
Nie będzie mi suka mówić, co mam robić. Dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj mi chwilę. Nie bój się, tu na pewno gdzieś jest jakaś skrzynia. Albo kosz na śmieci. Nieważne co, ważne, że skuteczne. I jebu dup. Tak. Cank. I cank. Dziewczynko, raj się sama, nie będę ci pomagał. Pokaż, na co cię stać. No ty to jesteś świruska. Tak. Zdarza się. Szmuglowałeś kiedyś dziecko? Nic nie lubię. Nie, to mój debiut. Szmuglowałeś kiedyś dziecko? Czy z Malin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. 14-latka, a bije mnie tekstami po jajach. Odeszli. Dawno temu. Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czego nie przemyślasz, to się mylisz. Wiesz, za co. Ależ to jest piękne! Za to, że nie muszę. Autorzy nawet uwzględnili deptanie po butelkach. Świetnie. Też tak myślę. A czy karton również zejdzie mi z drogi? Tom, do, do, dom. Tak, to jest jedyna gra, w której karton jest kartonem, metal jest metalem. A butelki się wywracają. Dzień dobry, ja na stymulację Yonder. Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Umyj okno. Masz zepsuty zegarek. Mam, rotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też. Tak. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Dużo skradania, mało grania. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Dobra. Nie uważasz, że to a więc teraz będzie krótka pogawędka o tym, czy powinniśmy to zrobić. Ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Dobra. Tajne przejście w ścianie za szafką z książkami. Może nie jest to tak jak w filmach, że wystarczy pociągnąć książkę i się odsunie, ale i tak jest dobre. No proszę, Gerenator. Jeb! Ej, przyjacielu. Łotpol, że to. Łotpolił łopok! Hej! Dobra, jedźmy. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jest?
Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Tu się coś błyszczy. Tak. Jak tylko stąd wyjdziemy. Mapa tras patrolowy. No właśnie, dlaczego nie zrobiłem tego od razu? Nie wiem, debil. Chodź, chodź, tędy jest przejście. Znalazłem! Kurwa, zawsze pod ziemią. Zawsze to muszą być podziemia. I zawsze w takich miejscach są pierdolone potwory! Czekaj, patrol przed nami. Dobra, możemy iść, wychodź. Chodź, mała. Patrz pod nogi. I co teraz? Ten deszcz nam nie pomaga. O rany. Wyszłam na zewnątrz. Tak. Faktycznie. Oderwać w tych czasach 14-latka od komputera wiąże się z cudem. Gdyby nie ta zaraza, pewnie byś teraz siedziała i grała w coś pokroju Minecraft. Ej! Co to za czary się zrobiły? Ruchy. Odwróć się, na kolana. No tak, będziemy się zabijać. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Która mile z 12? Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Za ile będą? Parę minut. Ona kurwa to jest dobre dziecko. Myślałam, tak, że tylko ich cudowny język 14-letniej dziewczynki. O kurwa. Patrz. Chryste Panie. Marlin o tym wiedziała? Ileż jeszcze po tych filmów będzie? Zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie! Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie! Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie! Przysięgam. Czemu by was wystawiała? Nie kupuję tego. Kup to! O cholera. Tez. Chodą. Chodą! No, w końcu się będzie coś działo ciekawszego niż tylko oglądanie filmu i patrzenie w sumie na nic. Cholera! Za mną. Szybko. Okej, mój sygnał, biegniemy. Nie, na mój. W nogi. Na pewno to jest tędy. Gotowa? To wy jeszcze nie pobiegłyście, dziewczyny? Chujowo wam to wychodzi. Widzę ich. My chcieli się przedostać. Sprawdźcie do góry. Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno będzie przeszli? Dobra. Nie dajcie się zauważyć. Chodź, mała. A jak nas zauważą, to co w tełdy? Kurwa! Ej, przyjacielu! Może jakaś inna droga? Nie. Jeszcze. Kolego! Dobra, ja to zrobię po mojemu. Ha! I wam spierdoliłem! Zostaliście wyjebani przez Jakuba. Napisz to sobie na czole, frajerze.
Ej! Kolego! Dobra, najwyższy czas użyć przycisku R1, który zdradzi mi pozycję wrogów, których właśnie nie widzę. Tam są! Ej, ej, kolego, jak ty mnie tam zauważyłeś? Weź, nie rób takich rzeczy. Mówisz, że muszę do ciebie strzelić. Dobry headshot nie jest zły. Pa. Bum. Bum. No tak. Teraz chciałbym się tam dostać, ponieważ macie karabiny maszynowe, a ja bardzo bym chciał mieć taką broń przy sobie. Również. Nie mogę tam się dostać. Dobra, idźmy dalej. Idźmy, możemy przejść wtedy. Czekaj, czekaj, nie, kolego! Dobra, już to nieważne. Tak! Tędy. Okej, idziemy. Chodź, Eli. Okej. Fuck. A ja nie mam żadnej cegły. Ej! Pełno ich tutaj. Ciekawe, jak ich ominiemy. Nie zauważyli nas. Chodźmy do domu. Jak to wygląda? Za dużo ich też. O, szuflada. Tak. Pusta. Fuck. O cholera. Są z nami w środku. Odwróć ich uwagę. Okej. Co to było? Co to było? Kurwa, co to było? Dobra, pan funkcjonariusz stwierdził, iż nie musi już tutaj podchodzić. Ej, nie wchodź drzwiami. Kolego, kierowniku. Może mnie nie zauważysz. Pa. Nie zauważ mnie. Nie bądź taki. Dziękuję. Kolejna cegła! Dla Jakuba. Dziękuję. Do widzenia. Tak. Powiem wam. Zajebiście mi się podoba to, co w tej grze się wyprawia. Tak, dla sprawdzenia profilaktycznie jeszcze sobie użyję R1. A teraz w długą. Tak, jasne. Całe życie w dół. Zawsze w dół. Nigdy w górę. O, to chyba nie tu. Nie, jednak. Dobra. Jestem w miejscu, gdzie zapewne będzie 100 milionów zombie, zarażonych. Tak, to nie są zombie. Przyda. Nie mylić pojęć. Trzymaj się blisko. Zapisać. Przynajmniej już nie mokniemy. Tak. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, idźmy dalej. Idźmy, idźmy. Cholera, kolejni żołnierze. Cel wciąż na wolności. Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11. Chyba nas nie widzą. Przyjąłem. Dowodzę. Nie wychodźcie z cienia. Dobre. Ciekawie jestem tylko, czy w tej grze również wrogowie widzą światło. Dobra. Z naszych latarek. Posuńcie się! Czy jest tu coś ciekawego? Szafka do otworzenia. A w szafce? Naboje, nożyczki! Jezu, tyle rarytasów! I kolejna szafka. A w szafce numer 2? Jedno wielkie gówno. Popatrz, co się dzieje. Tyle śrubek. Całe życie chciałem mieć tyle śrubek. Nigdy nie miałem tylu śrubek. Tess, tutaj. Pójdziemy tą rurą. Rurą! Możemy przejść tędy. Nie oddalaj się. Wow, czekajcie, czekajcie! Fakersi dalej nas szukają.
Zbieramy się. Wzywają nas z powrotem. Wracamy pod mur. A na przykład zmoczę się w także ten sposób. No i to jest gra na poziomie. Postać wzmoczy się, wchodząc w wodę. Tak. Dobra, uciekłem tu pajaco. Myślę, że na tym skończymy ten odcinek. Następny na pewno już będzie wkrótce, także dzięki wielkie, subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Siema!